Zanim przywitamy się, zanim podejdziemy do siebie, króciutki fragment z listu Pawła do Efezjan. Będę czytał z pierwszego rozdziału. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Myślę, że każdy, kto narodził się na nowo, powinien mieć w swoim sercu wdzięczność. Przede wszystkim wdzięczność Bogu za to, co dla nas uczynił, za tą niepojętą Bożą łaskę, za to, że dzisiaj jesteśmy pewni swojego zbawienia, dlatego że ta pewność jest w naszym sercu poprzez fakt, że należymy do Chrystusa, że oddaliśmy Jemu swoje życie, że wiemy, że Chrystus nas zbawił, odkupił, oczyścił, uświęcił, postawił nas przed tronem Najwyższego Boga. To właśnie dzięki Chrystusowi, kochani, możemy się dzisiaj zgromadzać, możemy przebywać w obecności naszego świętego Boga, naszego wspaniałego Ojca. I przez Chrystusa dzisiaj możemy zanosić do Niego nasze modlitwy, nasze błagania. Przez Chrystusa możemy Go uwielbiać i błogosławić, Jego święte imię. Ale też powinniśmy być wdzięczni za to, że Bóg włączył nas do społeczności wiernych, czyli do Kościoła Jezusa Chrystusa. Bóg nas odnalazł, Bóg wskazał nam tą ścieżkę, która prowadzi akurat właśnie do tego Kościoła, do tego zboru. Jestem w tym zborze już od ho, 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 już nawet nie pamiętam jak długo, dosyć długo. Różne przechodziłem etapy, były i wzloty, i upadki. Ale zawsze wiedziałem, że Bóg jest przy mnie, że Bóg mnie wspiera. Nawet jeśli czasami okazywałem jakąś swoją słabość, nawet jeśli gdzieś do mojego życia przedostawało się coś, co Bogu się ewidentnie podobało, to zawsze Bóg mnie naprowadzał we właściwy dla siebie sposób. Zawsze przemawiał do mojego serca. Wiecie, przemawiał najczęściej oczywiście poprzez Boże Słowo, ale też przemawiał przez innych ludzi, moich współbraci. Przemawiał przez ich świadectwo, przez ich postawy, zachowanie, poprzez ich gorliwość, poprzez to wszystko, co Bóg sam czynił w ich życiu. Wiecie, to jest niesamowite, ponieważ to jest wielką zachętą, wielkim zbudowaniem. Kiedy widzi się swoją słabość, swoją niemoc, ale widzi się też moc naszego Boga. Moc, która objawia się właśnie w Kościele. Objawia się pośród Jego świętych, objawia się w naszym życiu i tym swoim własnym życiem my możemy po prostu świadczyć o tym, kim jest dla nas Bóg. Dla mnie osobiście jest to ogromną zachętą, ogromnym wsparciem, ogromnym wspomożeniem, bo prawda jest taka, że jesteśmy słabymi ludźmi, ludźmi, którzy doświadczyli Bożej łaski, doświadczyli Bożego miłosierdzia. Bóg się nad nami ulitował, Bóg nas wyrwał z tego świata ciemności. Bóg dał nam swojego Ducha Świętego i dzięki temu też nieustannie każdego dnia uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli iść przez życie zwycięsko. Żebyśmy mogli pokonywać wszelkie przeszkody, wszelkie trudności, mając świadomość tego, że jestem przez Boga wybrany, jestem przeznaczony do żywota wiecznego. Jestem przez Boga obdarowany w niesamowity sposób. Mam nieustanny dostęp do Niego, więc właściwie mogę zawołać do Niego o każdej porze dnia czy nocy. Bóg nie jest tym, który śpi, który odpoczywa. On jest tym, który w zasadzie cały czas po prostu jest. A przez Chrystusa ja mam wolny dostęp do Jego tronu łaski. I cieszę się i chcę dzisiaj, kochani, tak jak jest tutaj napisane, tak jak napisał apostoł Paweł, że on za każdym razem, kiedy słyszę o wierze swoich współbraci, jest w stanie dziękować Bogu za to, co Bóg czyni pośród nich. Że Bóg objawia im samego siebie, objawia swoją chwałę, objawia moc Chrystusową.
że oświeca oczy ich serc, że pozwala im widzieć rzeczy niesamowite, niepojęte, rzeczy, których nie jesteśmy czasami w stanie po prostu wytłumaczyć po ludzku, według naszego umysłu. Kochani, z takim wspaniałym Bogiem mamy do czynienia, z takim wspaniałym Bogiem możemy obcować, z takim wspaniałym Bogiem możemy rozmawiać, możemy się do Niego bezpośrednio zwracać. Co też dzisiaj możemy czynić, właśnie jako Kościół, jako zbór, jako społeczność ludzi wierzących, kiedy po prostu się spotykamy, kiedy mamy tą okazję, aby wspólnie do Boga zawołać, aby wspólnie Go uwielbić, aby wspólnie oddać Mu chwałę, aby podziękować Mu za to, co czyni pośród nas, ale też aby prosić Go o Jego przychylność, o Jego łaskę. I myślę, że dzisiaj nie zabraknie też takich modlitw, kiedy będziemy prosić Boga o coś, albo będziemy prosić o kogoś, kogo Bóg gdzieś tam nam po prostu kładzie na sercu. Kochani, niech Bóg nas błogosławi, niech obdarza nas swoją łaską, niech przemawia dzisiaj do nas. Dzisiaj mamy czas rozważań, w jaki sposób czytamy Boże Słowo, w jaki sposób Bóg do nas przemawia. Myślę, że to też będzie ku wspólnej zachęcie, ku wspólnej korzyści. Bo wiecie, dobrze jest posłuchać, jak my prowadzimy się na co dzień, w jaki sposób my mamy społeczność, jak to się u nas odbywa, więc to też będzie na pewno nam wszystkim pomocne. Więc niech Bóg nas błogosławi, niech Bóg nas prowadzi, niech Bóg obdarza nas swoją łaską.
mnie wielbić, Panie, Ciebie. Ty do grzesznika wyciągnąłeś swoje ręce, jak nie chwalić Cię? Jak mam nie kochać, Panie, Ciebie, gdy Twoja miłość obudziła moje serce, Tobie śpiewać chcę.